Cześć. Zanim przejdziecie do kolejnych filmów, chciałbym troszkę zaspoilerować to, czego macie się spodziewać na kolejnych filmach. Na kolejnych filmach poznacie właśnie Dockera oraz różnego rodzaju narzędzia, które są wokół niego. Natomiast będziemy wykorzystywać różne technologie, różne języki, nawet te, które na przykład nie znacie. I tym się nie przejmujcie. Jeśli to będzie nie wiem, Java, a wypiszecie w Javascriptie, czy w Pythonie, nie ma to znaczenia w przypadku Dockera. Tutaj Będziemy uczyć się konteneryzowania aplikacji. I tak naprawdę, to jak daną aplikację czy dany serwer ma być uruchomiony, to będziecie mieli podane jakie polecenia terminalowe mają być no, wprowadzone tak do naszego obrazu, czy tam potem kontenera, co ma być uruchomione, więc polecenia będą podane. Natomiast zasada jest taka sama dla każdego kontenera. Natomiast, aby tutaj nie skupić się tylko na jednej technologii, będę pokazywał. Różne technologie od Java przez e, Node'a, gdzieś się pojawi jeszcze może Nginx, także różne rozwiązania się tutaj pojawią. A teraz spokojnie, Wy nie musicie uczyć się, e, nie wiem, Java, aby móc uruchomić Javę w kontenerze. Nie, wy standardowo w plikach README przy repozytoriach powinny być informacje, jak uruchomić konkretny, właśnie konkretną aplikację, czy konkretny serwer. I zgodnie z tymi poleceniami po prostu przygotowuje się odpowiednie pliki konfiguracyjne. Które właśnie służą nam do budowania obrazów, uruchamiania kontenerów i tak Także, jeżeli byście coś słyszeć o Java, e, czy nie wiem o innym języku, którego nie znacie, no to nie przejmujcie się. Tam jest wszystko powiedziane, jakie polecenia do czego służą do uruchomienia. Także działajcie, poznawajcie i właśnie dzięki temu, że zobaczycie różne języki, e, różne rozwiązania, to będzie to taki może mały wstęp do. E, Wejścia w tematykę DevOpsową, ponieważ jako DevOps no, powinniśmy umieć e, zbudować kontenery czy zautomatyzować pewne procesy, niezależnie od języka, e, w którym dana aplikacja czy dane rozwiązanie zostało napisane. To co? To teraz przejdźcie do kolejnych filmów i miłej nauki.